Witam Państwa we wtorek, 17 października, niewątpliwie w bardzo ciekawym okresie na rynku. Mamy do czynienia z silnymi wzrostami, co jest odpowiedzią inwestorów na bardzo dobre dla opozycji wyniki wyborów. No i zobaczmy WIG20 najpierw w skali tygodniowej. Tutaj punktem odniesienia pozostaje dla nas na pewno obrona węzła Dina Polego, czyli 38,2,61,8, co utworzyło nam klaster 1846,72. Popyt się tutaj uaktywnił. Były problemy z pokonaniem zapory podażowej 1980-1990, no ale to już historia. Spektakularny ruch wzrostowy. Dzisiaj w tym momencie tak naprawdę przed momentem doszło do naruszenia następnej ciekawej z punktu widzenia techniki strefy oporów IBO 2120-25. Proszę zwrócić uwagę, że jest to węzeł wyznaczony na bazie dwóch kluczowych zniesień 78,6 całego ruchu spadkowego. No i ważne, zniesienie zewnętrzne 127,2. No jeszcze parę innych elementów tutaj można by było włączyć. No niemniej jednak te dwa zniesienia są jakby podstawą dla tego wąskiego klastra podażowego. No ale jesteśmy ponad tym przedziałem. Popyt cały czas wykazuje się dużą determinacją, więc no, wydaje się, że już na tym etapie trzeba zacząć spoglądać w okolice ostatniego maksimum 2202, na co nieco wyżej strefa 2234-2246 to już jest średnioterminowy węzeł utworzony, jak pamiętamy, w oparciu o te projekcje układu symetrycznego ABCD i zniesienie 78,6, ale już tegorocznego tutaj średnioterminowego ruchu spadkowego. Więc na razie wygląda to póki co optymistycznie i na WIG-u jeszcze lepiej tak naprawdę, bo już strefa ta 71,598-71,990, więc średnioterminowy opór, gdzie kilka miesięcy temu doszło do ważnego zwrotu rynkowego, no indeks już tutaj powrócił tak naprawdę, więc to jest w tej chwili główne wyzwanie dla kupujących. Jeśli udałoby się ten opór zanegować, no to z punktu widzenia techniki następnym celem stałoby się no, to kluczowe maksimum, czyli 75, okolice 75 tysięcy. Więc no, bardzo ciekawa w tym momencie sytuacja techniczna na WIG-u, test historycznie potwierdzonego oporu technicznego. Już mniej spektakularnie wygląda to na rynku niemieckim, no bo na razie tutaj trwają próby obrony, no skuteczne póki co tego węzła 15,127-15,140. Natomiast w minionym tygodniu nieudana akcja byków związana z tą próbą powrotu ponad eksponowany przeze mnie wielokrotnie opór 15,426-15,492. No to jest konieczny warunek do spełnienia jakby z punktu widzenia techniki, by można było mówić, że popyt opanował sytuację i najpewniej biorąc pod uwagę ten układ ABCD, który Państwu szczegółowo omawiałem tydzień temu, prowzrostowa formacja no, mogłaby się przełożyć po prostu na odpowiednie popytowe reakcje rynku, więc 15,426-15,492 jest w tej chwili tym głównym wyzwaniem dla kupujących. Negacja tego oporu to według mnie bardzo pozytywny dla rynku niemieckiego sygnał techniczny. Póki co wydarzenia rozgrywają się w okolicy wyraźnie już od ponad 3 tygodni respektowanego węzła popytowego. Jeśli chodzi o S&P, skala tygodniowa, no to tutaj na pewno tym punktem odniesienia pozostaje dla nas obrona 4181-4207. I zmiana biegunów, i dolna linia kanału, i liczne ważne zniesienia, między innymi 38,2, no to sprawiło, działając w taki wręcz synergiczny sposób, że kupujący, mówiąc w cudzysłowie, dostrzegli ten newralgiczny obszar cenowy i wykreowali silny ruch odreagowujący.
Podobnie jak na DAX-ie. W minionym tygodniu nie wyszło kupującym, nie wyszedł ten powrót ponad 4344-4367. Przypomnę, że to jest pierwszy ważny opór Fibonacciego wyznaczony w oparciu o 38,2. No ale wczoraj pozytywna dla kupujących sesja. No i gdyby udało się zanegować ten obszar, no to z punktu widzenia techniki mamy jakby argument dla popytu uwiarygadniający cały ruch. No i wtedy tym wyzwaniem stałoby się już zniesienie 60. 1,8, 4458. Negacja 61,8 wraz z górną linią kanału, no to tak naprawdę sygnał zapowiadający możliwość powrotu indeksu w okolice ostatniego maksimum, czyli 4607. Na razie na pewno bardzo pozytywnie wygląda to w kontekście obrony średnioterminowego wsparcia 4181-4207. No i na Nasdaqu bardzo podobna narracja, mniej precyzyjnie co prawda działający obszar 13140-13200, już o tym też Państwu mówiłem, natomiast no, układ ABCD, dolna linia kanału, popyt się tutaj uaktywnił. Doszło, już tego nie pokazuję na wykresie, ale to zniesienie 38,2 całego ruchu spadkowego zostało zanegowane i teraz tym wyzwaniem jest właśnie ta główna linia lokalnego kanału wraz ze zniesieniem 61,8, czyli 13880. Tu na pewno do obserwacji, to jest ważny opór techniczny. Sforsowanie tej zapory podażowej. No tak samo można powiedzieć jak w przypadku indeksu S&P. Wtedy tym scenariuszem bazowym byłaby możliwość powrotu w okolice zniesienia 100% fali spadkowej, czyli 14446 mogłoby się jak najbardziej włączyć do gry. Więc to, o czym dzisiaj pisałem w komentarzu porannym, no, na razie z punktu widzenia takiego średnioterminowego spojrzenia, biorąc pod uwagę absolutnie tutaj wszystkie indeksy, nie mamy sygnałów negacji obowiązujących cały czas trendów wzrostowych. Był taki moment dość newralgiczny na wykresach, no ale popyt się właśnie w odpowiednich rejonach cenowych uaktywnił. Teraz właściwie też w każdym z przypadków, może za wyjątkiem WIG-u 20 i WIG-u, czekamy po prostu na potwierdzenie ruchów budowanych właśnie z tych wymienionych przed momentem zapór popytowych Fibonacciego. Dziękuję bardzo i tradycyjnie zapraszam Państwa oczywiście za tydzień.